Państwa, jest ona dydaktyka. Dzisiaj to słowo odmieniane, czy dzisiaj w ciągu dwóch ostatnich dni, jeszcze mamy trzeci przed sobą, było, jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a nawet przez takie, których nie ma, tak? To kwestia zmęczenia wczorajszego szczególnie dnia. Myśmy chcieli w sumie troszkę niestandardowo, ponieważ nasze spojrzenia na neurodydaktykę są może troszkę różne, a wynika ta różnica przede wszystkim nie tyle z twierdzeń, ile z punktów widzenia. No nie byłbym ewolucjonistą, gdybym tego nie doceniał, że wystarczy czasem spojrzeć przez tę dziurkę od klucza z innej nieco perspektywy i zobaczyć inną nieco rzeczywistość. I my tak właśnie na to patrzymy. Stąd też czasami może się wydawać, że wchodzimy może nie tyle w konflikt, ile w pewnego rodzaju spór. Chcielibyśmy, żebyście Państwo dzisiaj zobaczyli, jak to wygląda i jak to można zobaczyć. Myślę, że to jest spór twórczy, jeżeli jest. Chcemy go Państwu pokazać jako punkt wyjścia. Myślę, że jeżeli Państwo gdzieś na bieżąco czy później będą mieli ochotę, żeby się do niego włączyć, to czy pod koniec znajdziemy na to czas, czy rzecz jasna, a na to przede wszystkim liczymy dzisiejszego wieczoru. O 18 spotkamy się i tam też będziemy mogli ten spór, albo też i uzupełnienie naszej konwersacji, nie tylko naszej zresztą tu dzisiaj, bo kiedy byliśmy na korytarzach, kiedy widzieliśmy Państwa nie mogących wczoraj o godzinie 19:30 wyjść z tej sali i stojących z boku i dyskutujących, to Szanowni Państwo, to właściwie nic więcej nie musiałoby się zadziać i byśmy już szczęśliwi, że tak właśnie to wygląda. Ale zobaczmy, mamy kilka takich podstawowych haseł, wokół których kręci się myślenie neurodydaktyczne obecnie i spróbujemy zobaczyć, jak te hasła wyglądają z naszej perspektywy. Ja bym jeszcze dodała, że interdyscyplinarność jest trudna. To wiedzą wszyscy, którzy pracują na uczelniach, jak trudno jest pisać prace interdyscyplinarne. A neurodydaktyka z natury rzeczy, jeśli ma się kiedyś stać dyscypliną naukową, to musi być interdyscyplinarna. I to znaczy, że wchodząc na ten teren z dwóch stron, Marek biolog, ja jestem dydaktykiem, metodykiem, każdy z nas wnosi swoje instrumentarium, typowe dla jego dziedziny. Każdy z nas jest przyzwyczajony, być może nawet niektóre pojęcia rozumiemy inaczej, bo to jest też typowe dla różnych dyscyplin. Popatrzcie, jak inaczej na pojęcie wolności patrzy prawnik, a jak inaczej filozof, a jak inaczej psycholog. Te same pojęcia w zależności od dyscypliny definiujemy często inaczej. Wtrąci się biolog i mamy już zupełnie zamieszanie. Dokładnie. I trzeba teraz, jeśli ma powstać nowa dyscyplina, to trzeba nowe instrumentarium wypracować. Spotkać się muszą dwa różne światy. Jest to niezmiernie ciekawe, niezmiernie trudne i niezwykle inspirujące. I mam nadzieję, że nam się uda. Że nam się już udało, wystarczy popatrzeć po pełnej sali. Dzisiaj, wczoraj. Pytanie, na ile neuronauki mają rolę do odegrania w szkole, w dydaktyce, w edukacji. Mnie się to wydaje oczywiste i wcale tak jak rano dzisiaj profesor Wetulani powiedział, że jest to sprytne użycie przedrostka neuro. Czy sprytne, czy naturalne? Ja bym powiedziała, że jeśli procesy uczenia się mają się odbywać w szkole, prawda, taki jest cel szkoły, a naszym narządem, który umożliwia nam uczenie się, jest mózg, to jest to naturalne połączenie. I nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy odmawiać ludzi, którzy zajmują się procesami uczenia się, odmawiać wiedzy tego, co już wiemy na temat mózgu, procesów uczenia się, zapamiętywania, jakkolwiek byśmy to zdefiniowali. No i świetnie według mnie ujął to Spitzer, który powiedział w książce Jak uczy się mózg, prawda, napisanej w 2000, opublikowanej w Niemczech w 2002 roku, napisał: mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela. Ja bym powiedział więcej. To z tej perspektywy, Szanowni Państwo, wszystko jest neuro. Wszystko jest neuro, ponieważ wszystko dzieje się w naszych głowach. Cały świat, wszystko to, co o nim wiemy, wszystko to, co przetwarzamy, jest neuro. Czy to jest sprytne? Tak, to jest, drodzy Państwo, sprytne. Dlatego, że ta wiedza jest nowa, świeża. Większość tego, o czym Państwo tutaj słyszeli, czy z naszych ust, czy z ust naszych przedmówców, współpracowników, to jest informacja, którą zdobyto w ciągu ostatnich 15-20, no góra 25 lat. Za to odpowiadają fizycy, są fizycy pewnie na sali, tak? To jest ich wina, drodzy Państwo, że dzisiaj użycie neuro to jest określenie sprytne. Dlatego, że to oni są odpowiedzialni za sprzęt, który nam wreszcie pozwolił zajrzeć rzeczywiście funkcjonalny, w pełni wydolny, zdrowy mózg. Do mniej więcej przełomu lat 2000
było tak, że żeby neurobiolog mógł coś powiedzieć na temat funkcjonowania jakiejś części mózgu, to musiał czekać na pH jakiegoś człowieka. Gdzieś ktoś się uderzył, dostał wylewu, udaru, pewna część mózgu uległa uszkodzeniu i po efektach tego uszkodzenia byśmy mogli co najwyżej mówić o tym, do czego ta część służy. Dzisiaj mamy szansę dzięki neuroobrazowaniu popatrzeć na w pełni sprawny, funkcjonalny mózg. Mało tego, zadać mu konkretne zadanie i zobaczyć, które części tego mózgu w tym zadaniu uczestniczą. To jest bezprecedensowa sytuacja. Po raz pierwszy właśnie w czasie procesu możemy obserwować mózg w czasie, gdy się uczy, bo jeśli już miał wypadek albo po śmierci badano mózgi, no to już procesy uczenia się niestety... Nic dziwnego, proszę Państwa, że to jest na topie, że to jest na fali, a rzeczywiście tej wiedzy nie mogą w żaden sposób ignorować nauczyciele i nie chcą ignorować. My po prostu tego nie wiemy, ale ta wiedza jest tam przydatna. No zresztą to, że Państwo tu są, że Państwo szukają, że Państwo tyle wiedzą na ten temat, chociaż nie jesteście przecież biologami w większości, o tym świadczy, że ona jest po prostu przydatna. No i kluczowe pytanie, wydaje mi się. Czy wiemy już dość, żeby przenosić wiedzę o procesach uczenia się do praktyki szkolnej? Tu wątpliwości są fundamentalne i to jest chyba największy problem. To znaczy to, czy ta wiedza jest, czy nie jest przydatna, jest to oczywiste. Ale zadanie tego pytania praktycznie zaczyna każdą wątpliwość w każdej dziedzinie. Czy wiemy już dostatecznie dużo, żeby aplikować tą wiedzę na poziomie bezpośredniego wykonania i praktyki szkolnej? Czy są proste przeniesienia? Nie, bo to nie jest prosty zawód. Szanowni Państwo, to nie jest nauka ścisła. Dydaktyka nie jest dyscypliną ścisłą. To nie jest fizyka newtonowska, gdzie możemy coś obliczyć i przewidywać. Nie jest to również nawet biologia, ta taka teoretyczna, eksperymentalna, gdzie możemy sobie pozwolić na szereg eksperymentów, doświadczeń, z których statystycznie jesteśmy w stanie istotność zgodności z hipotezą zerową określić. My tu nie możemy przeprowadzać doświadczeń. Także tu zawsze mamy do czynienia ze swego rodzaju jednorazowym doświadczeniem, jednorazowym podejściem. Ten sam uczeń nie przejdzie drugi raz tej samej drogi. Od niewiedzenia do wiedzenia, ale inną drogą, bo jeśli przeszedł pierwszą, to już wie. A poza tym czynników jest za dużo. No i teraz, drodzy Państwo, właściwie to nie jest pytanie do specjalistów. To jest pytanie do każdego z Państwa, do każdego nauczyciela, wychowawcy, do każdego rodzica. Czy już wiemy na tyle, żeby zauważać użyteczność tej wiedzy, czy jeszcze nie? Na to nam nie odpowiedzą specjaliści. Na to odpowiedzieć musimy sobie my. Jeżeli nie widzimy takiej możliwości, no to jej nie przenosimy i nie ryzykujemy. Jeżeli taką możliwość widzimy w obszarze, który wydaje nam się na poziomie interpretacyjnym dostateczny, to próbujemy robić. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, czasem nawet nadodpowiedzialnymi w tym zawodzie, jesteśmy ludźmi, którzy te konsekwencje są w stanie przyjąć w tym takim czysto etycznym wymiarze i odpowiedzialności za ucznia, rzecz jasna. Mnie się wydaje, że wiemy już na tyle dużo, że grzechem byłoby nie próbować aplikować tego w praktyce. Oczywiście w sposób ostrożny, niejednoznaczny, nie taki mechaniczny, ale tak. Ale powiedzmy sobie też szczerze, system, który dzisiaj mamy, nigdy nie został w praktyce zweryfikowany. My nie mieliśmy nigdy eksperymentów, które by nam potwierdziły, że jest on lepszy niż jakikolwiek inny. Także szkoła jest jednym wielkim eksperymentem. Musimy to sobie powiedzieć. I w żadnej dyscyplinie, wracając do naszego pytania, myślę, że nie ma takiego momentu, kiedy powiemy, wiemy dość, żeby wyciągać wnioski. To jest ciągły rozwój. Wiedza ciągle idzie do przodu, się rozwija, ciągle przychodzą nowe informacje i nigdy nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, mam 100% pewności, że wiemy już dość dużo, żeby zacząć to przenosić do praktyki. Albo 100% pewności, że mamy zbyt małą wiedzę i zbyt ułomną wiedzę, żeby tego nie robić. Jeden cytat przygotowaliśmy, znowu z książki Manfreda Spitzera, Jak uczy się mózg, bo ja myślę, że Spitzer jednak tutaj odegrał wielką rolę, bo jego książka była pierwszą, która to takie kompendium, w którym zostały zebrane wnioski płynące z badań nad mózgiem. I książka została wydana w Polsce w 2007 przez PWN, natomiast w Niemczech ukazała się w 2002. Przeczytajcie sobie Państwo to zdanie. Jeśli w 2002 roku można było wyciągać praktyczne wnioski i przenosić według tego człowieka, według Manfreda Spitzera, profesora nauk medycznych,
chociaż on jest z pierwszego wykształcenia lekarzem, tak, ale to często lekarze potem się zajmują badaniami mózgu. Proszę Państwa, z tego punktu wychodzimy. No, kto ma się tym zajmować, jak nie ludzie, którzy są neurobiologami? To jest punkt wyjścia. To tak jakby, nie wiem, zastanawiając się nad ergonomią krzesła, ignorować fizjologię aparatu ruchu człowieka. No to tak mniej więcej. Ale najpierw ktoś musiał ten aparat ruchu poznać i ludzie, którzy nam o tym aparacie ruchu mówią, to są anatomowie, to są fizjolodzy, tak? Więc nie możemy krytykować punktu wyjścia, to jest oczywista rzecz. Natomiast ktoś w końcu projektuje krzesło. Wiedza z anatomii człowieka jest mu do tego absolutnie fundamentalnie potrzebna, chociaż nie musi przechodzić przez całą drogę bycia lekarzem, anatomem czy fizjologiem eksperymentalnym. To jest oczywista sprawa. To są absurdalne w sumie z mojego punktu widzenia powody, dla których ewentualnie chcielibyśmy być tutaj akurat w edukacji bardziej ostrożni. No. I kolejne pytanie, Marku. Czyli w jaki sposób wiedza o mózgu, bo my tak wcale żeśmy się nie mijali z Markiem, także parę razy już mieliśmy okazję i rozmawiać, i wymieniać argumenty, i mniej więcej wiemy, jakie mamy spojrzenie na temat. Czyli w jaki sposób wiedza o mózgu może zmienić obecny system edukacji? Może zmienić? System edukacji? Tak. No co ty twierdzisz na ten temat? Bo to nie wywiad, Marzena. Ja myślę, że jeśli nauczyciele poznaliby, czy dowiedzieliby się o mózgu to, co już to, z czym już dzisiaj nikt nie dyskutuje, to, co uznaje się za pewną wiedzę, to system edukacyjny musi się zmienić. Znaczy, ja nie wierzę osobiście, i tu się nie zgadzamy, nie wierzę w zmianę systemu, w rozumieniu zmiany systemu. Znaczy, dla mnie to jest dość enigmatyczne pojęcie w ogóle, system edukacji. Co to jest system edukacji? Czy to są jakieś ograniczenia prawne, które, czy techniczne, strukturalne, w dwóch zdaniach ci powiem. Instytucjonalne? To, że uczniowie siedzą w ławkach, to, że z przodu stoi nauczyciel, to, że on jest źródłem wiedzy, to, że na ścianie z przodu wisi tablica, kiedyś była czarna, zielona, biała, teraz interaktywna i wiedza, mamy tak nauczanie podawcze, mamy... Żaden system tego nie reguluje, to dla mnie żaden system, to po prostu umowa społeczna w danym lokalnym miejscu i to oczywiście możemy zmienić i zmienimy. Natomiast jeżeli, moje zdanie, jeżeli będziemy czekać na to, aż pojawi się jakiś światły minister albo ktoś inny, kto zgarnie tą wiedzę do siebie i na poziomie rozporządzeń nam tutaj zrobi nową szkołę, to jest absurdalne myślenie, bo to jest niemożliwe z punktu widzenia kompetencji tej osoby, a z mojej perspektywy ewolucjonisty szkodliwe, ponieważ on zmieni jeden system w inny system. I zamiast siedzieć na krzesłach i mieć frontalne nauczanie, zrobimy sobie płotkowe i wszyscy będziemy dyskutować w kamiennym kręgu. Każdy nauczyciel wie, że w momencie, kiedy ma lekcję, na której musi utrzymać uwagę wszystkich uczniów przez dłuższy czas, to zdecydowanie lepiej, kiedy ma sytuację frontalną, ponieważ te mechanizmy lustrzane dadzą mu wtedy silniejsze panowanie. Jeżeli on chce uczyć układu konsolidacyjnego, układu wymiany, panowania nad sobą wtedy, kiedy wymieniamy poglądy, no to musi mieć oczywiście możliwość, w której ci ludzie będą się wymieniać mechanizmami lustrzanymi. Więc pytanie nie jak, tylko jak do czego, to znaczy jakie narzędzie, to jest cała neurobiologia jest narzędzie. Czyli do różnorodności żeśmy doszli. Właśnie, ja nie wierzę w fundamentalne, w sytuację, w której my stworzymy jeden rodzaj szkoły, która będzie odpowiadać wszystkim. Dla tak różnych mózgów, jakie mamy. Tak. Bo ile mamy typów mózgów? Ilu mamy, na Ziemi ludzi? Mniej więcej tyle mamy stylów uczenia się, tyle mamy typów mózgów. Niemożliwe jest stworzenie szkoły jako instytucji, która odpowiadałaby każdemu potencjalnemu uczniowi. Mnie by się marzyło, żeby każda szkoła była inna. Oczywiście na końcu tego takiego pełnego uwolnienia też jest bałagan, ja też sobie zdaję z tego sprawę. Więc gdzieś tam po środku musimy się... Ja się zgadzam z tobą, że oczywiście szkoły powinny być różne i chciałabym, żeby były różne szkoły, ale w ramach jednej szkoły, w ramach jednej klasy, jednego nauczyciela marzy mi się, żebyśmy odeszli od tego, że wyznaczamy standardy takie same dla wszystkich dzieci. Żebyśmy oczekiwali, że wszyscy będą się uczyli tego samego i w takim samym tempie, bo to, co dzisiaj wiemy o mózgu, mówi nam, to jest niemożliwe. I jeśli dzisiaj jesteśmy po stronie, mamy kulturę nauczania, ta tradycyjna kultura edukacyjna jest kulturą nauczania. Ja bym chciała, żebyśmy przeszli na drugą stronę do kultury uczenia się. W kulturze nauczania dzisiaj, którą doprowadzamy na coraz wyższe piętra i coraz bardziej ją ulepszamy, mamy
lepsze obsługiwanie ucznia, czyli jeszcze lepiej podajmy cele nauczania, jeszcze lepiej wyznaczmy cele, jeszcze lepiej przeprowadźmy lekcje, jeszcze lepiej udzielmy informacji zwrotnej. Tylko popatrzcie Państwo, na czym to polega? Na tym, że narzucamy nasze cele uczniom. Nie dajemy im, nie traktujemy ich podmiotowo, nie patrzymy, co w nich jest, dokąd oni by chcieli. Dajemy im i podłogę, i sufit. Mówimy im, jak wysoko mogą podskoczyć, bo ja ci udzielę informacji zwrotnej, czy podskoczyłeś tak wysoko, jak ja chciałam, jak ja sobie zaplanowałam wczoraj w domu, czy nie. A ja, mnie się marzy szkoła, gdzie będzie podłoga, a nie będzie sufitu. Niech sobie każdy podskoczy tak wysoko, jak chce i jeśli podskoczy tylko niewiele, bo akurat z tej dziedziny nie jest albo zainteresowany, albo nie ma predyspozycji, to niech sobie również postępem niech będzie tyle. Postęp to może być tyle, a dla innego dziecka tyle i to też będzie postęp. Więc ta różnorodność i na poziomie szkół zgoda, i na poziomie, i tutaj metodyka, popatrzcie, tradycyjna metodyka, planowanie lekcji, scenariusze lekcji, co do minuty planujemy, co uczeń ma zrobić, co uczeń ma powiedzieć. No Orwell by tego nie wymyślił. Słuchajcie, siedźcie sobie 7 godzin, kiedy będzie wam ktoś nad wami stał i mówił, teraz zapisz, nie, nie Małgosiu, nie tym długopisem, tak nie pisz, weź inny, tak, czerwony to jest dla mnie, a nie dla ciebie dziecko. I 7 godzin wykonujmy polecenia innych ludzi. No człowiek nie jest istotą zewnątrz sterowną. Tu między nami polemiki, drodzy Państwo, nie oczekujcie, bo to jest tak oczywiste dla każdego Belfry'a. Ja też spędziłem 21 lat w szkole średniej, więc no wiem po prostu, że tak jest. Z drugiej strony to nie jest też kwestia wyłącznie systemu czy jakiegoś formatu szkoły. My jesteśmy ogólnie tak dość mocno zafiksowani na tą, to tak brzmi trochę ordynarnie, ale datę produkcji. Data produkcji, konkretny etap, konkretny rozwój i w tym momencie musimy proponować to czy tamto. Ale jest też druga strona medalu, bo z jednej strony rzeczywiście te mózgi są różne, myśmy są otwarci, powinniśmy szukać takich czy innych rozwiązań, ale nie powinniśmy zapominać, że ta tradycyjna podawcza szkoła jednak części młodzieży służy. Bo nie wiesz, jak służyłaby im inna. Nie. Ale to jest sama, przepraszam, ale przeczysz sobie, sama powiedziałaś, że to jest jednorazowy eksperyment. Tak. Nie jesteś w stanie wrócić, tego nigdy nie będziesz wiedziała, więc to jest argument równie silny w moim, jak i w twoim przekazie. Chodzi mi o to, że mam wrażenie po tych latach spędzonych w szkole, że są tacy ludzie, którzy przeszli przez tą szkołę i ona im posłużyła. Chciałbym, żeby ten wybór dotyczył również formatu szkoły. To znaczy tego, że czasami mnie jest dobrze w tym konkretnym miejscu, żeby ktoś mi wyznaczył ten konkretny cel i do tego konkretnego celu mnie popchnął. Jest taki rodzaj ludzi, którzy tego po prostu potrzebują, szczególnie na początku, więc ja bym tak całkiem nie eliminował tego typu metodyki. Chodzi o różnorodność. Mnie jednak się wydaje, że wszystkie dzieci są kreatywne i wszystkie jak przychodzą do szkoły i dostają taki przekaz, który nie zawsze jest tak podany wprost, jak ja to teraz powiem, ty dziecko siadaj. Wiesz, mnie tutaj nie interesuje, co ciebie interesuje, tu jest szkoła, będziemy realizować program. Opowiadasz o dydaktyce patologicznej, a my mówimy o prawidłowej. Nie, to jest codzienność. Nie, to jest codzienność, kiedy dzieciom się mówi, mamy program i punktem odniesienia dla nauczycieli, dla wielu nauczycieli. Po 20 latach pracy w szkole nie przeprowadziłem jednej lekcji, którą zaczął od takiego. A byłeś typowym nauczycielem. Nie, tego się nie mówi wprost. Dzieci to odbierają, słuchaj, nie tylko mają pytania. I teraz wyobraź sobie, nauczyciel idzie z przygotowanym... Mam wrażenie, że mówimy o statystyce. Masz rację. Ta statystyka teraz jest przesunięta w stronę twojej racji. I to trzeba zmienić. Mówię tylko o tym, że nam potrzebne są różne formy edukacji. Dobrze, to teraz przejdźmy może... Popatrzcie, jakie wnioski można wyciągnąć z różnych tez. Chcę najpierw pokazać je wszystkie, bo na pewno ich wszystkich nie zdążymy omówić, żebyście widzieli, co można by omówić, gdybyśmy mieli więcej czasu i potem zaczniemy je omawiać. No pierwsza, neuroplastyczność, długi okres dojrzewania mózgu, funkcjonalna geografia, głębokość przetwarzania, fakt, że każdy mózg jest inny, czyli neuroróżnorodność, emocje jako markery pamięci, to, że mózg nie może przetworzyć wszystkich docierających do nas impulsów, bodźców, ograniczenia pamięci operacyjnej, mózg jako organ społeczny, neurobiologiczne podłoże motywacji, proces uczenia się nie jest procesem czysto kognitywnym, szkoła, powiedzmy, między dopaminą a kortyzolem i struktura wiedzy. I zobaczymy, ile nam się uda z tego. Drodzy Państwo, to są te obszary, w których wydaje nam się, że wiedza z neurobiologii na poziomie aplikacyjnym jest już absolutnie wystarczająca, żeby wyciągać wnioski na poziomie praktycznym.
I teraz jakie wnioski? To jest właśnie ciekawe i tu można, tu jest miejsce na dyskusję, dzisiaj na dyskusję, a marzy nam się, żeby to było eksperymentalnie zbadane w szkole, bo jeśli wyciąga się różne wnioski z pewnych faktów, no to trzeba starać się je zweryfikować w falsyfikowalny sposób. Co wynika z neuroplastyczności? No najpierw wyjaśnij, czym jest neuroplastyczność. Neuroplastyczność to jest ta oczywista już dzisiaj dla nas sytuacja, w której doświadczenia modyfikują strukturalnie mózg. Każde doświadczenie, które ma człowiek w ciągu swojego życia, zmienia strukturę i funkcję ośrodkowego układu nerwowego, a im ten mózg jest mniej stabilny na poziomie etapu rozwoju, tym ta zmiana ma głębsze następstwa, jest głębsza, jest bardziej długotrwała, jest bardziej fundamentalna. No a ponieważ nasze mózgi, co zresztą jest punktem drugim, zdaje się tutaj, dojrzewają bardzo długo, no to każde nasze oddziaływanie na młodego człowieka ma fundamentalne znaczenie i jest przyczyną tej różnorodności, o której tutaj też mówimy. Być może, szanowni państwo, to nic nowego, że powiem, że jeżeli oddziałuje w taki czy inny sposób na młodego człowieka, to to go zmienia. To jest oczywistość. Ale stopień i głębokość tej zmiany i trwałość tej zmiany wyjaśnia nam właśnie neuroplastyczność, wyjaśnia nam neurobiologia. Myśmy od dawna mówili o tym, że ta zmiana następuje, ale czy wiedzieliśmy, drodzy państwo, że ona jest tak głęboka, że sięga aż do struktury jego mózgu, że tam następują zmiany, które są lokalne, nieodwracalne, a wynikają z naszych działań. Dla mnie to jest ważne, ponieważ dodaje to, że tak powiem, pewnym stopniu odpowiedzialności moim działaniom. A jednak... Ja sobie zadaję takie pytanie. Jeśli wiemy już, że mózg jest neuroplastyczny, czyli że struktura mózgu jest w dużej mierze pochodną zmian środowiska, czyli tego, co dziecko do tej pory robiło, do momentu pójścia do szkoły, no to możemy sobie wyobrazić, że struktura różnych dzieci, różnych mózgów jest zasadniczo różna. Wchodzą do szkoły, gdzie jest jeden program dla wszystkich i to samo tempo przewidziane. No i pierwszy wniosek, jaki można by z tego wyciągnąć. Jeśli nauczyciele teraz wiedzą, że mają jeden program dla różnych mózgów. Nie mogą tego przyjąć do wiadomości, bo to jest jakby samo w sobie sprzeczne. Więc my patrząc na swoje działania w szkole, musimy na samym początku założyć, że tego typu działalność nie jest po prostu możliwa. Że my możemy sobie oczywiście na poziomie gdybologicznym ustawić, czy życzeniowym, ustawić sytuację, w której zechcemy osiągnąć u wszystkich konkretny efekt, ale musimy sobie na poziomie tego, co wiemy z rozwoju i ze zmian w obrębie mózgu pod wpływem jakichkolwiek działań, po prostu na początku wybić to sobie z głowy. To po prostu nie jest możliwe. My nie osiągniemy tych samych efektów. Kiedy mówiłem o pamięci, kiedy zwracałem na to uwagę, to zresztą nie tylko ja, kiedy była mowa o tym śladzie i zmianie, szczególnie pierwszy prelegent wczoraj, dr Andrzej Augustynek, bardzo ładnie to mówił. Cały czas mamy do czynienia ze zmianą, tą kontekstową, tą osobniczą i tą związaną z pamięcią epizodyczną, która ciągle nam tam miesza. Jeżeli na poziomie pojedynczych słów i sformułowań każdy z nas ma w głowie inne desygnaty, jak stworzona z nich definicja mogłaby dać jednoznaczny efekt? To, drodzy państwo, jest na poziomie zdania niemożliwe. Jeżeli ja mówię, widziałem jabłko, to mam coś na myśli, tak? Jeżeli każdy z państwa to pomyśli, to każdy z państwa ma na myśli coś innego. Kiedy, jakie, w jakiej sytuacji, czy tu chodzi o ostatni tydzień, czy ostatnią minutę, czy chodzi o korytarz, czy chodzi o całe moje życie. No, drodzy państwo, jedno zdanie, a każdy z nas na poziomie sekwencji, na poziomie tego, co pod nim będzie rozumiał, rozumie coś innego. A my w szkole mamy takie marzenie, damy definicję i wszyscy będą to rozumieć w taki sam sposób. To jest nierealne. Jest niemożliwe. Zakładamy, że rozumieją i nie sprawdzamy, jak to rozumie, bo nie sprawdzamy rozumienia. Ja jeszcze z neuroplastyczności wyciągam inny wniosek. Zacytowałeś dzisiaj zdanie, które ja bardzo często powtarzam. Chcesz zrobić dla ucznia więcej, zrób mniej. Chodzi mi właśnie o neuroplastyczność. Im bardziej uczące się jednostki będą aktywne, im więcej rzeczy same zrobią, im więcej strategii same wymyślą, tym efektywniej będą zachodzić procesy uczenia się. Popatrzcie, co my dzisiaj mamy. Zobaczcie na przykład matematykę, która jest tak ostro krytykowana ostatnio. Podajemy pewne schematy postępowania i wymaga się, żeby uczniowie je powielali. W wielu szkołach, naprawdę w wielu szkołach zdarza się do dziś, dziecko, które robi zadanie inną metodą niż podana przez nauczyciela, zostaje ukarane. Dokładnie odwrotnie powinno być, prawda? Dajmy najpierw możliwość, niech szukają własnych strategii, bo która strategia jest najlepsza? Własna. Ale to nie jest, drodzy państwo, tak do końca proste. Bo zwróćcie uwagę, ten system
mniej więcej między 6 a 17 rokiem życia, czyli w tym, który nas najbardziej interesuje, okresie czasu. On podlega ciągłym zmianom. Tam jest ogromny nadmiar na początku, ja to zawsze na wykładach powtarzam, Państwo to doskonale wiecie, a potem następuje eliminacja. Ta eliminacja nie jest przypadkowa, ale następuje. Czyli cały czas mamy sytuację zmiany systemu. I teraz wyobraźcie sobie, jak powinien reagować system na przyjęcie nowej informacji na temat jakiegoś algorytmu postępowania. Jeżeli on przyjmie gotowe rozwiązanie, które mu poda ktoś z zewnątrz, tak? To rozwiązanie oparte jest o działanie jego systemu, czyli o pewną grupę pętli rewerberacyjnych, czyli pętli śladów pamięciowych, które mają tam występować. A co się stanie, jeżeli akurat w trakcie tego procesu eliminacji część z tych obszarów rewerberacyjnych w sensie statystycznym zostanie wycięta? On pozostanie bez tego algorytmu. Czyli dla tego młodego człowieka w trakcie zmiany strategią absolutnie absurdalną jest przyjmowanie gotowych rozwiązań i przechowywanie ich przez dłuższy czas, bo on ją w każdej chwili może stracić. Więc lepiej postawić na kompetencje szukania rozwiązania w momencie, kiedy pojawia się problem. Wtedy mamy jakąkolwiek szansę. Natomiast tworzenie wzorców i utrzymywanie i kolekcjonowanie wzorców skończy się tym, że prędzej czy później ten wzorzec przepadnie w odmętach wycinania nadmiaru połączeń. Ta strategia musi być taka. U dorosłej osoby, takiej jak my, najlepiej jest stosować wzorce, bo my mamy stabilny system. Możemy je sobie zgromadzić, stworzyć bibliotekę. Jak mamy problem, przywołujemy wzorzec, lekko go modyfikujemy i jesteśmy w domu, tak? Oni nie. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, że szkoła jest dziwnym miejscem. Szkoła jest miejscem, w którym jedna grupa osób chce nauczyć rozwiązywania problemów drugiej, ale sposoby rozwiązywania przystosowawczo-korzystne jednej są absurdalne dla drugiej. Tu nie tędy droga. My musimy słuchać i obserwować tego, to, co się dzieje z nimi, bo to no, o nich chodzi w tym wszystkim. Także absolutnie tak. Jasne. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze pociągnąć temat neuroplastyczności długo, bo z tego wynika bardzo wiele implikacji dla szkolnej praktyki, ale idziemy dalej, bo mamy 13 punktów. Mózg dojrzewa dużo dłużej niż zakładaliśmy. No my już dzisiaj wiemy, że na przykład... No właśnie, częściowo, ale powiedzmy trochę o mielinizacji. Prawda? O dojrzewaniu płatów czołowych. Ewolucyjnie najnowsze części mózgu dojrzewają na końcu. To znaczy układ limbiczny już działa, emocje są już, mogą osiągać cały swój zakres, ale kontrola tego jest jeszcze mocno opóźniona w stosunku do tych struktur odpowiadających za emocje i z tego wynikają różnego rodzaju problemy. Z tego wynika to, że młody człowiek, kiedy wchodzi w spiralę zbrojeń, kiedy coś go denerwuje, kiedy przekracza tą granicę emocjonalnego zaangażowania, nie jest w stanie się cofnąć. My mamy problem taki, ja to też wielokrotnie powtarzam, że kiedy nasze mózgi dojrzeją, przestajemy już móc myśleć w kategoriach niedojrzałego mózgu. Czyli kiedy patrzymy na zachowanie młodego człowieka, jedynym sposobem jego widzenia jest widzenie takie, jakby on był dorosły. I to jest czyli wół nie może pamiętać, jak był cielęciem. Ja to zawsze powtarzam, że w tym naszym pięknym, dokładnie, w tym naszym pięknym powiedzonku nie pamięta wół, jak cielęciem był, jest zamknięta cała właściwie sprawa dotycząca tego punktu. Praktycznie tak jest. Nasz problem polega na tym, że my patrzymy na osobę niedojrzałą, która nie jest w stanie kontrolować emocji, a widzimy osobę dorosłą, która powinna móc to zrobić. I to jest też podstawowy. Ale jaki z tego wypływa wniosek, ta kontrola emocji? Mamy dzieci, mamy młodych ludzi, którzy tych emocji jeszcze nie kontrolują. I kiedy te ich emocje kipią, zachowują się czasami, wiecie sami, jak w trudny sposób, potrzebują naszej pomocy, bo to my mamy dojrzałe już te systemy, które kontrolują emocje i my naszą siłą spokoju musimy wpływać na młodych, a co często się dzieje, jak jest taki wybuch emocji, to nauczyciel krzyczy jeszcze bardziej, czyli nakręca, prawda, nie rozumiejąc, że jeśli będziemy rozumieć, popatrzcie, jeśli nauczyciele będą rozumieć, aha, on ma coś jeszcze, są struktury, które w jego mózgu są nie do końca niedojrzałe i wobec tego nie kontroluje emocji, nie kontroluje min, nie kontroluje tego, jak się zachowuje, to nie będziemy tak jak chorego człowieka, inaczej się podchodzi do chorego, bo człowiek wie, że to nie jest zła wola, tylko po prostu zmiany chorobowe i trzeba z tym żyć. To jeśli będziemy wiedzieć, że to nie jest przeciwko nam skierowane, te miny, czy te wybuchy silne, emocjonalne, tylko po prostu niedojrzałość pewnych struktur mózgowych, to myślę, że inaczej do tego będziemy podchodzić i z dużo większym spokojem przede wszystkim. Muszę Państwa tylko ostrzec przed jednym. To, o czym tutaj mówimy, to działanie tak zwanych mechanizmów lustrzanych. Czyli patrzymy na człowieka, ten człowiek robi kwaśną minę, tak?
albo jest tam zniesmaczony, albo ironicznie się uśmiecha, o, może to jest dobry przykład, co się dzieje w naszej głowie? W naszej głowie dzieje się dokładnie to, co by się tam działo, gdybyśmy się to my ironicznie uśmiechali. Problem polega na tym, że nasz dojrzały już w pewnym momencie mózg społeczny daje taki efekt, że jeżeli Państwo patrzą na kogoś, kto się kretyńsko do Was szczerzy, to to Was zdenerwuje. Niestety bez względu na to, czy wiecie, że on to robi z powodów pewnej niedojrzałości, czy też robi to z innego powodu. Nie ma tutaj siły. Te mechanizmy są głupie. Nie można na nie racjonalnie wpłynąć. Można wpłynąć na efekt. Czyli mogę sobie powiedzieć, on mnie denerwuje, ale dobra, denerwuje mnie, ale muszę wiedzieć, że muszę to kontrolować. Natomiast sama reakcja niestety jest nie do zlikwidowania. Samą reakcję Państwo absolutnie zawsze poczujecie. Wiedzą to doskonale nasze własne dzieci, tak? Kiedy podchodzą do nas z uśmiechem od ucha do ucha, a one jeszcze nie podejdą i już pytamy, a ile ci potrzeba? I my wiemy, że ten uśmiech jest po to, żeby poprawić nieco swoje notowania, żeby zwiększyć nieco swoje szanse. My to wiemy, ale drodzy Państwo, i tak to zwiększa ich szanse. Nawet to, że my wiemy, że oni podchodzą uśmiechnięci z tego powodu, i tak zwiększa ich szanse. Czyli trzeba tu bardzo uważać. Ta wiedza niestety nas nie wyleczy z reakcji. Reakcja nam pozostanie, ale kiedy wiemy, że ta reakcja nastąpi, musi nastąpić i ona już nastąpi, to my z dojrzałymi płatami czołowymi mamy ten ułamek sekundy, kiedy możemy przyciszyć nieco w sobie reakcję w odpowiedzi, tak? Trochę usztywnić te mięśnie mimiczne i nie oddać tego tak, jak oni nam oddają. To jest jedna szansa, ale moim zdaniem to jest szansa duża, dająca spore możliwości. Funkcjonalna geografia mózgu to nie jest wiedza nowa. To nie jest Można wiedza. Powiedzieć, to jest wiedza już bardzo stara, a mimo wszystko szkoła nie wyciąga z niej wniosków. Bo co z tej funkcjonalnej geografii mózgu wynika? Jeśli chcę machać prawą ręką, to najpierw muszę ten ruch zaplanować, czyli kora przedruchowa, potem kora ruchowa, jak już macham, jak dotykam, to kora somatosensoryczna. Jak na Was patrzę, to ośrodki wzrokowe, jak patrzę na Wasze twarze, to też inna struktura jest aktywna. Kiedy słyszę, to co innego, kiedy coś robię, kiedy za czymś tęsknię, kiedy o czymś myślę. Od wszystkiego mamy w mózgu jakieś struktury. Czytać definicję azymutu, a iść na azymut, to z punktu widzenia mózgu zupełnie różne aktywności. Co my dzisiaj, jak myśmy zorganizowali szkoły? Tak jakby definicja była tożsama z tym, że człowiek ma kompas w ręku i idzie na azymut. No tak, dokładnie tak. To jest to piękne, stare zdanie Kamińskiego, który mówił, że jest przepaść pomiędzy tym, że ktoś wie, jak coś należy zrobić, a tym, że ktoś potrafi to zrobić. To są dwie różne rzeczy. A w szkole my je utożsamiamy. To jest w jakimś sensie wygodne. My często sami wiemy, drodzy Państwo, jak coś trzeba zrobić i uczymy o tym, jak to trzeba zrobić, bo nasze zadanie polega na tym, żeby uczyć tego, jak to trzeba zrobić, a nie uczyć samego wykonania. To są niedelikatne różnice, nam się to tylko tak wydaje. Mówimy, nie mamy na to czasu. Szybciej się uczy tego, jak coś należy zrobić w rozumieniu, wiedzieć, jak coś należy zrobić, niż proceduralnie wyrobić pewnego rodzaju uwarunkowania. Bo gdybyśmy, drodzy Państwo, mieli tutaj rację, to po przeczytaniu instrukcji obsługi samochodu każdy z nas wsiadałby po prostu w samochód i odjeżdżał. I już. Ale szkoła ma też uczyć umiejętności. My mówimy o umiejętnościach XXI wieku, prawda? Tyle to jest zapisane w tylu. A szkoła nam opowiada, ale my nie mamy czasu. Wyobraźcie sobie taki eksperyment. Dostajecie opis, jak jeździć na deskorolce. Macie to przeczytać. Dostajecie zadanie domowe, pytania dotyczące tego tekstu, jak jeździć na deskorolce i przychodzicie za tydzień i ja wam daję deskorolkę, mówię, proszę, pokażcie, jak jeździcie. A w szkołach tak się dzieje. Dzieje się tak, że nauczyciel wyjaśnia, jak się pisze rozprawkę, po czym każe napisać rozprawkę i ją ocenia. To jest niemożliwe słyszeć, jak ma wyglądać rozprawka, a umieć pisać rozprawkę. Ile trzeba napisać rozprawek, żeby się nauczyć? To jest bardzo skomplikowana kompetencja, to jest niezwykle trudne. No mnie się wydaje, tutaj możemy dyskutować, ale przynajmniej z 10, zanim ktoś ją oceni, tak? I dostaje, wiem, co tam było dobrze, co źle. My dzisiaj
mylimy wiedzę, myślę, w ogóle za wąsko patrzymy na mózg. No myślę, że jeśli byśmy zapytali kogokolwiek, czy jak dziecko idzie do szkoły, to powinno się rozwijać cały jego mózg, czy wybrane struktury? No to myślę, że wszyscy odpowiedzą, że cały mózg. A rozwijamy cały? Popatrzcie, ręce mogą stymulować ogromne połacie kory mózgowej. Często używają uczniowie rąk w szkole? Nie, to są też oczywistości. Ja wiem, co Państwo myślą teraz, ale tych rzeczy, o których trzeba powiedzieć, jak je należy robić, jest w szkole po prostu bardzo dużo. A ta druga część zdania Kamińskiego wymaga czasu. Umieć coś zrobić różni się tym od wiedzieć, jak to można zrobić, że wiedzieć, jak to można zrobić, to można się dowiedzieć bardzo szybko po przeczytaniu instrukcji, natomiast umieć to zrobić, to jest czas, a my nie mamy tego czasu. I to jest nie problem. Mamy! 12 lat siedzą w szkołach. Tak, tylko że siedzą, bo to krótko trwa. No, drodzy Państwo, ja bardzo próbowałem uniknąć tego stwierdzenia, ale jedynym rozwiązaniem jest zastanowienie się nad tym, ilu rzeczy oni muszą się nauczyć robić. Po prostu. Innymi słowy, to jest cały czas dyskusja o tym, jaki będzie kanon absolutnie niezbędnych zachowań, memów, umiejętności i tak dalej. Czyli to jest cały czas dyskusja o odchudzaniu rzeczy koniecznych. I teraz dochodzimy oczywiście do tego, czym jest ten system nasz. I ten system nasz powstał mniej więcej 200 lat temu w Prusach, kiedy właśnie taki kanon tego wykształcenia ogólnego został wprowadzony. I ilość wiedzy, jaka wtedy była, była nieporównywalna z tym, jaką dzisiaj mamy. Ja miałam, bardzo często hospitując studentów, trafiło mi się kiedyś, że przyszłam do sali, gdzie sama miałam lekcję fizyki, a że z tej fizyki niewiele rozumiałam, to studiowałam zdjęcia noblistów, którzy wisieli na ścianach. I kiedy hospitowałam lekcję studentów, zobaczyłam, ile rzędów noblistów doszło od czasu, kiedy ja wyszłam ze szkoły i każdy z tych noblistów wniósł do fizyki coś ważnego. To tylko fizyka. Ile wiedzy przybyło, pomyślałam sobie, dzięki pracy tych ludzi. A my cały czas traktujemy mózg jak worek, czy hipokamp, tak, że jest workiem, do którego możemy wrzucić dowolną informację. My już dzisiaj wiemy, że żeby informacje zostały przyswojone, muszą zostać przetworzone przez mózg. I teraz, czy będziemy, wiedząc, że mózg działa jak działa, czy powinniśmy się domagać czasu na przetwarzanie informacji, na stosowanie jej w różnych kontekstach, czy uznajemy, że można dowolną ilość informacji wciąż dokładać, skracając jeszcze ilość czasu przeznaczone. Jakby też odpowiedź istnieje. My ją w sumie ignorujemy właśnie z powodu tego, że nam się wmawia, że pewne rzeczy po prostu muszą w głowach tych uczniów zaistnieć. Paradoks polega na tym, że jeden z twórców tej szkoły, o której mówisz, Humboldt, jest uznawany bodajże za ostatniego człowieka na Ziemi, który miał w głowie całą wiedzę swoich czasów. Ostatniego, to 200 lat temu mniej więcej, z małym hakiem. Jest oczywiste, że dzisiaj takiego człowieka nie ma, nawet na poziomie bardzo powierzchownym. A czy jest biolog, który zna całą biologię? Nie, nie. Biologia nie jest dyscypliną nauki w formacie wykonaniowym. Nie ma genetyka, muszę Państwu powiedzieć, jest tylko genetyk zajmujący się konkretnym obszarem konkretnego chromosomu, konkretnego gatunku organizmu i to jeszcze w konkretnej fazie rozwojowej. No i teraz widzisz, profesor ma prawo powiedzieć, ma wykład, profesor, który jest biologiem, ma prawo powiedzieć, to nie jest moje pole badawcze. Uczeń na maturze nie ma prawa tego powiedzieć. On ma znać genetykę i ma wiedzieć, jak się rozmnażają okrytonasienne i ma odróżniać glaukofity od euglenin i sprzężnic. Tak, tylko spróbuj powiadać wszystko. Biologiem uczącym w szkole i powiedzieć mu, że bez mitozy i mejozy da się wykładać biologię, wyłożyć biologię jako dyscyplinę. Tu jest problem. Był taki eksperyment, znaczy jest, był, właściwie trochę straciłem już kontakt z rzeczywistością. Biologia tą szkolną rzeczywistością. Biologia pierwszej klasy szkoły średniej w liceum, ta podstawowa, tak zwana biologia, czy pierwszej i drugiej, była kiedyś biologią człowieka. Taki mały eksperyment. Próbowano zrobić biologię przez pryzmat biologii człowieka. Drodzy Państwo, wiecie, ile kanapek nie zjedli profesorowie, głodując, sprzeciwiając się tego typu działaniom? Jak można mówić o biologii, nie wykraczając poza jeden byt biologiczny? A gdzie robaki płaskie? A gdzie wirusy? A gdzie pierścienice? Gdzie wszystkie motyle? Szanowni Państwo, to jest problem, który każdy z nas ma.
każdy specjalista ma taki, państwo się śmieją, ale każdy z nas jest nauczycielem jakiegoś przedmiotu. Jestem przekonany, że gdybyśmy zaczęli drążyć, to szybko trafilibyśmy na takie obszary z waszej dziedziny, których, bez których nie wyobrazilibyście sobie przekazu szkolnego. I tu jest nasz problem. A jakbyśmy zaczęli się nawzajem pytać, bo to jest, słuchajcie, eksperyment, który został przeprowadzony przez mojego znajomego dyrektora w gimnazjum. Poprosił nauczycieli, żeby przygotowali 10 pytań ze swojego przedmiotu, takich podstawowych. I potem zrobił im test z tych pytań. I się okazało dopiero, jak wiele to, co się mówi, jak to robaki płaskie nie będą wiedzieli, jak się rozmnażają robaki płaskie, albo jaką budowę mają, albo układ oddechowy żaby. No to musi być, tak? Ale teraz się okazuje, siedzi kolega, który świetnie w tym świecie funkcjonuje i nie wie, czym się różnią glaukofity od sprzężnic. I żyje. Nawet ja nie wiem. I teraz wracamy do naszego fundamentalnego pytania, myślę, czy wiedza o mózgu może wymusić zmiany systemowe. No jeśli biolodzy dzisiaj powiedzą, hipokamp ma swoją wydolność, tak jak serce ma swoją wydolność, płuca mają swoją wydolność. Historyk powie, a ja nie wiem, że mam hipokamp i żyję. Możemy to ignorować, tylko czy szkoła może sobie dzisiaj pozwolić na ignorowanie wiedzy na temat procesów uczenia się? To jest to pytanie, prawda? Czy miejsce, w którym... Szkoła może, bo widać, że żyjemy, tak? Nic się nie rozleciało, szkoła stoi i tyle. Nie ma żadnego neurobiologa, neurodydaktyka w tej szkole, ona stoi. No więc może. No ale uprawia fikcję, bo to jest cały czas uprawianie fikcji, a chcielibyśmy, żeby to było jednak bardziej realne. Głębokość przetwarzania informacji, kontekst, a efektywność uczenia się. Jednym słowem, czy wszystkie materiały, z jakimi pracują uczniowie, dają takie same efekty, jeśli chodzi o efektywność uczenia się? Wiecie państwo dzisiaj, że macie oto metodyka, prawda? To jest dokładnie moja działka, ja to wiele lat sprawdzałam. Jak się analizuje zeszyty ćwiczeń i podręczniki, to większość zadań to nie są zadania, tylko to są narzędzia pomiaru. Jeśli mamy takie zadania receptywne-reproduktywne, czyli receptywne połącz, pokoloruj, zaznacz, albo reproduktywne, gdzie trzeba wstawić coś, czego człowiek się nauczył. Na przykład receptywne trzeba będzie połączyć kraj ze stolicą. Reproduktywne trzeba, stolicą Francji jest i się nauczyłam, że Paryż to wstawię, jeśli się nie nauczyłam, to nie wstawię. Mamy coś w pamięci, mamy przywołać to z pamięci i wykonać zadanie. Ale mózg nie musi żadnych operacji na tej informacji dokonywać, tylko po prostu musi ją przywołać z zasobów pamięci. To są narzędzia pomiaru. Od mierzenia jeszcze nikt nie urósł, a wielu straciło motywację. Ciągłe mierzenie nie prowadzi, nie jest procesem uczenia się. My musimy mieć zadania, które zmuszą mózg do aktywności, do przetwarzania informacji, do używania informacji w różnych kontekstach, no bo właśnie chodzi o połączenia, o tworzenie połączeń. No chyba, że uznamy, że szkoła jest miejscem rozwoju nauczycieli, bo zwróćcie państwo uwagę, że przy tym całym cyklu pracy, to znaczy przygotowanie testu i potem odpowiedzi uczniów, osobą, która tak naprawdę kreuje, jest tylko nauczyciel, tworzy test. To on kreatywnie funkcjonuje. Tak. On wykombinował sposób zadawania pytań i tworzenie sytuacji, no więc paradoks polegałby na tym, że moglibyśmy na takim sprawdzianie poprosić uczniów o to, żeby przygotowali zbiór zadań dla nauczycieli. A tak, to wtedy to jest produkcja. Zadanie reproduktywne nie wymaga produkcji rozwiązania, ale przygotowanie zadania reproduktywnego już jest zadaniem produktywnym. Czyli więc rozwija się nauczyciel, nie uczy. Albo twórcy materiałów, bo oni wkładają dużo pracy w przygotowanie, w wyszukanie, które informacje chcą sprawdzić, a ci, którzy robią, to minimalna aktywność. Chcesz coś zrobić dla nauczyciela, zrób dla niego mniej. To ja w ogóle uważam, że mniej znaczy więcej. Można wtedy więcej wejść głębiej w tematy i naprawdę coś zgłębić, bo to, co my dzisiaj mamy, to nauczanie surfingowe pod presją czasu, prawda, szybciej i bardziej powierzchownie, to jest dla mózgu, znowu kolejny punkt, który mamy, to jest dla mózgu dramat, bo neurony, żeby stworzyć, żeby synapsa zrobiła się silniejsza albo żeby utworzył się nowy obwód obiegu informacji, no to potrzeba czasu, po prostu czasu i powtórzeń.
Nie da się tego zrobić, nie ma cudownych metod. To, co dzisiaj wiemy o mózgu, to też nam mówi, nie ma drogi na skróty. Mózg musi wykonać odpowiednią pracę, żeby były efekty w postaci uczenia się. No, a proces zapominania jest tak samo naturalny, jak proces uczenia się. I to znowu szkoła ignoruje. No bo pokażcie mi Państwo szkołę, która będzie twórczo i kreatywnie uczyć zapominać. No, nie brzmi. No, to się i tak dzieje, ale popatrzmy, nie mamy badań, które by nam pokazały, jak interwały, jeśli mamy jakiś przedmiot jest nauczany w wymiarze 1 godziny w tygodniu, no to czy te interwały są z punktu widzenia mózgu korzystne, czy nie? Bo praktyka pokazuje, to zależy, ile w ciągu tej godziny krzywa zapominania Ebbinghausa, prawda? Ebbinghaus to już dawno temu sprawdził, że przez tydzień zapominamy do 75% tego, czego żeśmy się... To niestety jest powód na motywacji i najgorsze jest to, że znowu wraca, a właściwie najlepsze, że znowu wracamy do osobniczej specyficzności, bo niestety krzywa zapominania jest osobniczo specyficzna, to znaczy ilość redundancji, która jest potrzebna, żeby trwale zamienić na przykład szlak elektrochemiczny w chemiczny, jest u różnych ludzi różna. No i to, że mamy jedną lekcję w tygodniu, to jednemu służy bardzo dobrze, a 10 innym zupełnie przeszkadza. No takie proporcje mogą być. Mhm. Bo jeszcze zależy, co w domu robią, prawda? Ile czasu jasne, na to poświęcą w domu. Nie. Bo nie mają na to czasu. Nawiasem, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jedno z najciekawszych odkryć XX wieku dotyczących pamięci, czyli krzywa zapominania, to jest coś, na czym firmy prywatne robią niesamowitą kasę. Znaczy są, no nie będę teraz mówił jakie, bo nie robimy tu reklamy, ale są takie systemy, które wykorzystują krzywą zapominania. Najpierw się uczą, badamy, czy działamy, powtarzamy sobie tam jakiś materiał, powiedzmy słówka z języka obcego, one się najpierw uczą, jaka jest dla nas charakterystyczna krzywa zapominania, a potem wymuszają na nas powtórki tych słów w momencie krytycznym dla naszej krzywej zapominania. Na całym świecie robią na tym ludzie pieniądze, a szkoła jakoś nie może sobie z tym poradzić. To są jedne z najważniejszych odkryć dotyczących pamięci, one w ogóle nie są aplikowane w szkole. My takich programów nawet nie proponujemy uczniom, nie wiem czemu. W ogóle się ich nie używa, nie myśli o nich, nie mówi. One są wszędzie powszechne, a szkoła taka bańka szklana, do której one nie wnikają. Może trochę z powodów, o których mówię. I płynie w tej bańce niewiedzy do przodu. Może z powodów, o których mówił mój syn wczoraj, przepraszam za nepotyzm, ale to moim zdaniem był taki ciekawy głos. Oni to widzą tak zupełnie inaczej niż my, że my potrzebujemy czasami pobyć z nimi dłużej, żeby zrozumieć, co oni w ogóle chcieli powiedzieć. A jak człowiekowi młodemu jeszcze dodatkowo ręce się trzęsą i on próbuje szybko coś powiedzieć, to nie zawsze łapiemy. Ale jednak tak jest. Oni to z innych miejsc, w inny sposób i w innym kontekście próbują wyciągnąć. A my z uporem godnym lepszej sprawy mówimy nie. Zostawcie te gry, odłóżcie je na bok, usiądźcie sobie teraz. Teraz się będziemy uczyć, teraz jesteśmy w szkole, teraz macie zadanie domowe. Okej, w porządku, tylko skuteczność tego typu mówienia przerabialiśmy na sobie samych. Lat temu kilkanaście, czasem kilkadziesiąt, tak? To zależy. No i sami widzimy, że one nie zawsze były skuteczne. Badania pokazują, że przeciętny Europejczyk wychowany czy przechodzący przez szkołę między 60 a tam 80 rokiem ubiegłego wieku wynosi, jeśli chodzi o wiedzę ogólną ze szkoły, zaledwie 25-35% wiedzy. Tej ostatecznej wiedzy ogólnej, czyli większość jest i tak uzyskiwana poza szkołą. A wtedy nie było takich możliwości jak teraz. Mój syn twierdzi, kiedy rozmawiamy prywatnie, bo tu by tego pewnie nie powiedział, że jeśli chodzi o jego wiedzę ogólną, nie mniej ją oceniać, a właściwie, no dobra, uważam, że jest średnia, nie, ani jakaś słaba, ani wysoka. Można się z nim dogadać na tym poziomie takim, no, który już zadowoli rodzica, tak? No, można z nim gadać, okej. Okay. Więc on twierdzi, że 95% wiedzy, którą posiada, to jest wiedza, którą uzyskał w innym miejscu niż szkoła. No to trochę tak ciężko przyjąć. I mnie jako rodzicowi, mnie jako nauczycielowi przede wszystkim. A jednak taka jest rzeczywistość tych ludzi. Ich kreuje coś innego, a my to coś innego ignorujemy. Dobra. Krótko, myślę, ten punkt można załatwić krótko. Każdy mózg jest inny. Geny i środowisko. Na geny nie mamy wpływu. Rodzimy się z pewnym zestawem. Natomiast na to, jakie środowisko stwarzamy naszym dzieciom w domach, a uczniom w szkołach, mamy wpływ. I z jednej strony wiemy,
że mózgi są różne, a z drugiej strony mamy standaryzację i ewidentnie trend do tego, żeby ujednolicać. I tu już mamy schizofrenię, tu masz rację. To jest taka typowa sytuacja schizofreniczna. Wiemy, i to nie była nam do tego potrzebna neurobiologia, wiemy, że mamy unikalny element, unikalną osobę, unikalny umysł. I to wiemy od dawna, do tego tam, tak jak mówię, nie trzeba nam było neurobiologów. Konsekwentnie, z uporem, jednoznacznie ignorujemy ten fakt. Neurobiologia, neurodydaktyka mówi nam to po raz kolejny. To tak jakby dziecko gdzieś tam z boku podbiegało po raz kolejny, szarpało tatusia za nogawkę spodni i mówiło: tatusiu, idziesz pod tira, jest czerwone światło, idziesz pod tira, a my leziemy dalej w tą samą stronę. To tak właśnie wygląda. Neurodydaktyka jest kolejnym takim czepiającym nas się w tej drodze człowiekiem, czy tam, nie wiem, drogowskazem, sygnałem ostrzegawczym i tak dalej. W zeszłym roku ukazała się książka Geralda Hütera, profesora neurobiologii, który pod znamiennym tytułem Wszystkie dzieci są zdolne. I to ma znaczyć tyle, że każdy ma jakieś talenty, każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma deficyty i problemy, to ma też swoje silne strony. I żeby szkoła nie może być miejscem, które kogokolwiek przekreśla. W szkole każdy człowiek powinien mieć możliwość rozwijania swoich silnych stron, czyli szkoła powinna być nastawiona właśnie na tę różnorodność, na to, żeby na te różne talenty wychwycić. A my dzisiaj wiemy, że są, nie wiem, nikt Lewandowskiego nie pyta na przykład, nie każe mu rozwiązywać zadań z trygonometrii i nie powie, że jesteś beznadziejny, bo nie rozwiązałeś tych zadań. Różne rzeczy nas w życiu czekają i jeśli za długo chcemy wszystkim oferować to samo, no to właśnie to, o czym dzisiaj już była mowa, ta ilość zniechęconych osób do szkoły, bo sukces rodzi sukces. Ja muszę uwierzyć w siebie, ja muszę mieć gdzieś w czymś sukces, żeby budować pozytywny obraz samego siebie. I jeśli dużej grupie dzieci nie dajemy w szkole dzisiaj tej możliwości, tego dopaminowego wsparcia, no to mamy problem. No, mamy problem, drodzy Państwo. Państwo się tak trochę żachnęli, bo my cały czas mówimy tylko o tych niemieckich neurobiologach, którzy piszą o edukacji. Oni są nam najbliżsi, ponieważ no jakby te książki wychodzą na bieżąco, my o nich mówimy, a trochę trudniej jest dostrzec pewne sprawy, które funkcjonują w przekazie publicznym, również popularno-naukowym, a które nas dotykają, ale zachęcałbym jednak, chociaż to może być trudne, do czytania neurobiologów, niekoniecznie wyłącznie neurodydaktyków, takich jak Ramachandran. Hütter jest neurobiologiem. Proszę? Hütter to profesor neurobiolog. I z tego punktu widzenia my go widzimy. Na TEDzie polecam wykłady Ramachandrana. Wspominałem go, dalej nie potrafię wymówić jego nazwiska. Friedricha Kocha, też kolejny Niemiec, który się wypowiada. Czy nawet etologów zwierząt. Ja moim studentom mówię, że jest taka stara książka, którą powinien przeczytać każdy nauczyciel, każdy dydaktyk na całym świecie. To jest książka Jane Goodall przez dziurkę od klucza. To jest książka o szympansach. Od samego początku do końca. Jane Goodall jest badaczką szympansów, 25 lat w Gombe w Afryce bada szympansy. I właściwie można by powiedzieć, a co to ma do rzeczy? Ale drodzy Państwo, kiedy tą książkę czyta nauczyciel, to czytając o tych grupach szympansich, które tam w tym tropikalnym lesie obrzucają się kamieniami, współpracują, zawiązują jakieś koalicje i funkcjonują, rozwiązując problemy, nagle rzecz dziwna, my odnajdujemy pewne wzorce zachowań, które wyjaśniają nam zachowanie naszych podopiecznych. Ja nie chcę powiedzieć, że zbiór dzieci to jest stado szympansów, ale jest to naprawdę uzdrawiająca książka. I dlatego warto słuchać ludzi, którzy być może zajmują się rzeczami enigmatycznymi i słuchać, co mają do powiedzenia na temat naszych obszarów, naszych kompetencji i naszych zawodów, nawet jeżeli nie do końca ufamy, że są w środku tej rzeczywistości. Ale muszę też jeszcze coś dodać. Hütter pisze różne książki. Pisze książki takie, no, akurat na polski zostały przetłumaczone te późniejsze. Są książki, które pisze jako rasowy neurobiolog i są fragmenty takie, gdzie pisze dla tych, którzy chcą wejść głębiej, gdzie przeciętny człowiek nie zrozumie. Nie krytykuje autora. Nic, tylko mówię, że on pisze bardzo różne książki i są autorzy, to myślę, że on jest fenomenem, że potrafi pisać tak jak rasowy neurobiolog i potrafi pisać tak, żeby ludzie to rozumieli. I pisze takie książki i takie książki. I tego się trzymajmy, bo mój kolega już macha któryś z kolei raz, że chyba czas skończyć, a właściwie oddać jeszcze Państwu być może tutaj
jeżeli macie jeszcze na tyle siły, żeby z nami dyskutować. Ja myślę, że ten akcent Każdy mózg jest inny był bardzo dobrym akcentem na zakończenie wykładu pana doktora Marka Kaczmarzyka i pani doktor Marzyny Żylińskiej. Ja myślę, że oklaski się państwu prelegentom należą.